No i dobra, czas się pożegnać z naszym miejscem, mamy check-out teraz i na sam koniec pokażę mniej więcej, jak wyglądało nasze miejsce w Phnom Penh. Tak wyglądało nasze mieszkanko, miałem to nagrać na początku. Tu mamy małą kuchenkę, taką lodóweczkę. Tu ręczniki już tak zrzucone. Toaleta, jak to toaleta, prysznic. W miarę spoko, cała woda, wszystko spoko chodziło. Nie było zimnej wody, ale to nic. Tu jakaś kanapa, łóżko, telewizorek, pralka, no i balkonik taki, żeby sobie można było wyjść zjeść z takim tym widokiem. I tak to mniej więcej wygląda. Lucy już czeka. Dobra. Jakby kogoś zastanawiało, ile to kosztowało, to kosztowało $400 za 2 tygodnie. Oczywiście, jakby człowiek wynajmował na miesiąc, to by było taniej, jakby się dogadał. Tam chyba patrzyliśmy ceny około $500, 450 za miesiąc. Jeśli podpiszesz kontrakt, tam chyba na dłuższy niż 3 miesiące czy coś. No i tyle. Dobra, żegnamy. Do widzenia. Halo, juchewki? Dobra, a to są nasze bagaże. Śmigamy teraz w inne miejsce. I lecimy. A, ciężki jest. Nie ma to tam. Troszkę masz. Jedziemy w inne miejsce teraz. Dobra, dojechaliśmy. Tutaj będzie nasze lokum przez kolejny tydzień przynajmniej. O. You like cats? They're waiting for you, eh? They're pretty small. They're next to the door, they're just waiting for this. New Victor. Yeah, second to run away. Oh. What you looking at? Dobra, chwilę musimy odpocząć, bo musimy wtargnąć te walizki na górę. One wcale nie są lekkie i musimy tak ostrożnie wchodzić, bo koty uciekają, więc musimy pomału, pomału te drzwi otwierać i przerzucać walizkami. No dobra, bierzemy się. No dobra, my się zameldowaliśmy, życie po prostu zostawiliśmy. Zrobiliśmy całkiem spory spacer tutaj po całej tej dzielnicy, po tych uliczkach w koło, prawo, lewo. Ale nie nagrywałem, bo nie widziałem sensu, jeszcze będziemy nieraz tędy chodzić. Także potem sobie ponagrywam. No, jesteśmy na obiadku. How is your noodle? Very soft. A ja mam taki porridge sobie z kurczaczka. Do tego mamy herbatkę. Maybe you can open this thing. Herbatka na gorąco, wszystko bardziej chyba w takim chińskim stylu. Chińczycy chyba piją herbatkę na gorąco, nie piją chyba z lodem. Ale nie wiem, nie znam się. No co? Smacznego. Yeah. Better than Vietnamese? No. Ale smaczne przynajmniej. Dobra. Taki to dzionek. Na pełny wypas. Nie ma to, jak sobie dobrze włożyć życie, żeby sobie prowadzić swobodnie dzień za dniem. I od razu niedaleko nas znaleźliśmy sklep z kawą. Tutaj sprzedają kawę, zauważyliśmy, i to w ziarnach. O. From the CF coffee farm, they have. Okay. And you get it. 1 kilogram. No, how much is this? 4 kilogram. 1 kilogram. 1 kilogram. Yes, this one. 10 dollar. $10. $10. $400. Okay. Cheap, no. Some this white. Like they are all the same price, $10 or this how much this? How much? $10. A payment.
13. This is $10. It's all 1 kilo. I don't know why this bag is so big and it's so small. No, this is 1 kilo. Or it's all 1 kilo. They just put the same sticker. Aha, okej. Dobra, udało nam się zrobić deala. Kupiliśmy kilogram kawy z plantacji Mondu Kiri za $11. How was dealing? Wow, it was so difficult to asking any question, but at least they showing about the speed, no. How it looks. Yeah. No, they don't speak English, no. Well, I can say this is not just super dark roasting like Vietnamese. Okay, it's yeah. Medium dark. We can try now, we can see. I'm still so curious what is between the white and black. Yeah. Is something different or they just put, I don't know. Mieli dwa rodzaje kawy, jedną mieli w białej paczce, jak widzimy, a drugą w czarnej paczce. No ale nie sposób było się zapytać, czym one się różnią, czy to dark roast and this light roast, czy co. No nie dało się, bo naklejki mają te same wszędzie. Czy kawa jest mielona, czy pół kilogramowa, czy kilogramowa, jedną naklejkę mają z jednym tam, nie ma żadnej różnicy. Przyjemne dziewczyny, takie wesołe, widać, że się starały jak mogły, no, bariera językowa, jak to zawsze w każdym kraju, robi robotę. Dobra, przetestujemy kawkę, zobaczymy, co tu mają. Tu siedzi prezes. Dobra, przygotowanie do pierwszej kawy. Test wody, test z ziarem. Directly hold. Directly put the hole. Why? No, just ask. Why? You cannot answer the question when I ask. Always you give me questions. Always you give me some stage questions. Yeah, because I'm nice at that time. Me too. Mamy tutaj nastawiamy. Sprzęt się zachował. Troszkę nam się o napis przez podróż, ale dobra, zobaczymy. Tak robusta. Zobaczymy. Nastawimy odpowiednią grubość. I'm gonna start from the 30 clicks. Okay. It's much darker than what she's showing me. Even more bright, I think so. You think so? Yeah. They really having some anise? I don't know, some little spice. Black pepper, man. Mm-hmm. 18 grams each of them. 36. Zaraz peć. Very thick, no? Mm-hmm. A lot of skin. Let's see. Just for testing. How is it going? It's very fresh. I didn't expect this. Okay. Maybe even too fresh? Too much gas? Anyway, I put 18 grams in and pouring 250 grams. Okay. I checked it with as a 95. Oh, what? Yes. Some ice.
Eyes we have here. You have eyes. Smell robusta. Nie. Ja. Tak. Dobrze. Za robusta, bo